dość tego mojego życia. Ciągle na marginesie. Na wygnaniu z cygańskim taborem. Śpiewam w pipiduwach dla pijanych donżuanów i ich udręczonych pielęgniarek. No, pamiętasz, co kiedyś napisałem dla ciebie? Nigdy nie chciałeś nic dla mnie napisać. Pamiętasz? Znam to na pamięć. Ślubny prezent jak kartka z nadmorza. Twoja najlepiej napisana postać. Nie, to twoja postać. Napisałem ją dla ciebie. Akt pierwszy. Akt pierwszy. Choćby zadzwonił do ciebie Billy Wilder, nie pozwól zepchnąć się do pozycji petenta. Role wyskamlane, wyłażone zawsze będą tknąć, trącić żałosną desperacją trzeciorzędnej szansonistki, a ty taka nie będziesz. Akt drugi, egoizm. Egoizm jest jedną z najsubtelniejszych cnót. Pamiętaj, myśl tylko o sobie, bo nikt inny za ciebie tego nie zrobi. Stasiu, już mam dość tego bagna. Akt trzeci, konsekwencja. Twoje środowisko to w znakomitej większości skretyniali moralnie, skurwiele. Jest na nich tylko jedna metoda. Muszą się ciebie bać. Wtedy trzymają respekt. Akt czwarty. Nierozważna i romantyczna. Niech ludzie wiedzą, że relacja z tobą to bilet w jedną stronę. Niech wszyscy znają jego wartość. Akt piąty i ostatni. Poker face. Wyjść do księżyca i gryźć ściany możesz, gdy jesteś sama. Dla innych niech twoja twarz będzie piękną maską sfinksa. To twoja najlepiej napisana postać. Dziękujemy. To był drugi fragment.